Jeżeli mamy Biblię, to weźmy je sobie do ręki, otwórzmy list do Rzymian, rozdział pierwszy. Przyznać muszę, że jestem zbudowany, bo widzę, że osoby, które nie nosiły Biblii, noszą, niektórzy jeszcze zapomniają, ale mamy tu taką Biblię. Dużo. I przeczytamy fragment od wersetu 18, najpierw do 24. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Przerwiemy w tym miejscu i parę słów na temat przeczytanego fragmentu. Gdyby ten fragment wziął do ręki teolog, powiedziałby, że jest to taki klasyczny przykład objawienia naturalnego, czy też objawienia ogólnego. Jest oczywiście jeszcze ten inny rodzaj objawienia. To jest to duchowe objawienie, które znajdujemy już w takim regularnym działaniu Boga poprzez najpierw stare przymierze, a później nowe przymierze. To ogólne objawienie dotyczy każdego człowieka. Przede wszystkim oczywiście ludzi, których określamy jako niewierzących, ale dotyczy również wierzących, bo ci wierzący kiedyś byli niewierzący. Nikt nie rodzi się wierzący, chyba że rodzi się na nowo i staje się wierzącym. I co Bóg mówi przez apostoła Pawła? Otóż od 18 wersetu, idąc krok po kroku, dowiadujemy się, że Bóg objawia swój gniew przeciwko wszelkiej bezbożności, czyli przeciwko wszystkiemu, co jest skierowane przeciwko Bożej woli. Bezbożność to dosłownie bez Boga, czyli Bóg sprzeciwia się wszystkiemu, co jest bez Niego. Sprzeciwia się z prostej przyczyny, otóż dlatego, że człowiek bez Boga staje się zły. Wrócimy do Adama i Ewy za chwilę i uprzytomnijmy sobie, jak to się odbyło tam. Ale dlaczego ludzie potrafią żyć bez Boga? Bo to jest pewna sztuka. Tylko w jednym przypadku jest to możliwe. Kiedy ludzie tłumią prawdę poprzez swoją nieprawość, czyli działania, które nie są zgodne z Bożymi prawami. Mają tego świadomość, że robią zło, ale postępują z premedytacją, aby tę prawdę przykryć, przytłumić. To jest bardzo ważna i bardzo istotna informacja. Nie ma ludzi, którzy są nieświadomi istnienia Boga. Nie ma takich ludzi. Każdy człowiek, jeżeli rozejrzy się wokół, jeżeli użyje swojego umysłu i słuchajmy dalej, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. A 20 werset mówi, że każdy człowiek, który używa rozumu, który rozgląda się wokół siebie, który zadaje pytania, musi dojść do wniosku, że nic nie powstało samo z siebie, że nic nie powstało od tak po prostu. Nic nie wykluło się z tej, jak chcą niektórzy, zupy, która kiedyś stanowiła według tych ludzi ziemię. Nic nie pojawiło się w wyniku mutacji, w wyniku ewolucji, ponieważ nic nie dzieje się samo z siebie. To jest tak, jakby
Ktoś uwierzył, że jest możliwe, iż najnowszy samolot Boeinga można rozbić, poczekamy kilkaset tysięcy lat i on się sam złoży. To jest niemożliwe. Jest niemożliwą rzeczą, żeby świat powstał sam z siebie. Paweł apostoł powiedział, że to, co widzimy, nie powstało ze zjawisk widzialnych, ale z niewidzialnych. Zresztą, jeżeli ktoś stara się, może nie do końca uważnie, ale śledzić informacje o odkryciach różnego rodzaju, to wie zapewne, iż jakiś czas temu udowodniono istnienie tak zwanej cząstki Higgsa, niektórzy nazywają boską cząstką, czyli coś, co według nauki nie ma prawa istnieć. Coś, co jest niematerialne, ale istnieje. I wszyscy już naukowcy wiedzą, że z tego zbudowany jest świat. Na czym polega problem? Otóż jeśli uznamy, że ktoś to wszystko stworzył, ktoś to wszystko przemyślał, ktoś miał plan, to musimy uznać, że ten, kto to zrobił, pewne rzeczy uznał za właściwe, a pewne za niewłaściwe. Pojawia się pytanie o moralność. Pojawia się pytanie o dobro i zło. Jeśli weźmiemy do ręki kamień, nie jest ani dobry, ani zły. Ale jeśli kamieniem tym uderzymy kogoś i zabijemy, to dokonamy złego czynu. Nie jest winny kamień, ale winni jesteśmy my, ponieważ podjęliśmy taką decyzję. Czy byliśmy nieświadomi, że zrobiliśmy zło? Nie. Jakoś dziwnie ludzie wiedzą, że zabijanie innych jest złe. Ale potrafią sobie to wyjaśnić. Hitler uznał, że Żydzi nie są ludźmi. Można ich zabijać. Że Polacy nie są ludźmi. Można ich zabijać. Ale czy to oznacza, że i Żydzi, i Polacy nie są ludźmi? On musiał tak postąpić, musiał stłumić prawdę, żeby zrealizować swój egoistyczny plan. Każdy człowiek jest świadomy tego, co robi. Nie wie, dlaczego wie, ale wie, że wie. I musimy mieć świadomość tego, że wszystko, co czynimy, tak naprawdę jest na naszą odpowiedzialność, ponieważ my, jako ludzie wierzący, łamiąc pewne zasady, robimy to absolutnie świadomie. Jeśli jest tutaj ktoś, kto jest niewierzący, łamiąc pewne zasady, o których wie, że są dobre, robi to świadomie. Boże Słowo mówi, że Bóg się temu sprzeciwia i Bóg nie ma problemu w tym, żeby się objawić człowiekowi. Problem jest w tym, że człowiek nie chce uznać, że to Bóg, a nie ktoś inny, a nie jakaś ewolucja decyduje o tym, co dzieje się wokół nas. Bóg stawia nas w sytuacji odpowiedzialności za nasze czyny, za nasze myśli, za nasze słowa, za nasze działanie. A wielu ludzi nie chce uznać tej odpowiedzialności i co robią? Mówią, nie ma Boga. Bo jeśli nie ma Boga, to nie ma moralności. A jeśli nie ma moralności, to wszystko jest normalne. Nawet nie używa się słowa złe czy dobre, ponieważ kto ma coś ocenić jako złe czy dobre, ale używa się określenia normalne. Paradoksem jest to, że ci sami ludzie, kiedy ich zastrzelić, kiedy im ukraść, kiedy ich obrazić, to wiedzą, co jest dobre, co jest złe. I sami to oceniają. A więc mają świadomość dobra i zła, ale z powodu grzechu, z powodu planów, które mają, wyrzekają się świadomości tego, że za wszystkim tak naprawdę stoi Bóg. Nie chcą uznać Jego autorytetu. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Poznali Boga. Jesteśmy stworzeni na obraz samego Boga. Owszem, w wyniku grzechu Adama, Biblia mówi, że jesteśmy na obraz Adama. Zmiana jest o tyle, że podobni jesteśmy do Adama w jego skłonności do grzechu. I tyle. Ale Bożym dziełem jesteśmy. Mamy zdolność, umiejętności poznawania tego świata. Bóg dał nam rozum, Bóg dał nam inteligencję, obdarzył nas na tyle potrzebną mądrością, abyśmy umieli patrzeć, myśleć i wyciągać wnioski. I do tego każdy człowiek jest zdolny.
Nie ma ludzi, którzy są pozbawieni takiej zdolności. Nawet ludzie, których uznajemy za niepełnosprawnych psychicznie, jeżeli ktoś z nimi miał do czynienia, to oni potrafią zadziwiać. Oni potrafią również pewne rzeczy nazwać jako dobre i jako złe. I o dziwo, to są te same rzeczy, które my nazywamy dobrymi i złymi. Można oczywiście zaklinać rzeczywistość, można udawać, że tak się nie dzieje. Można, tak jak mówi 18 werset, tłumić prawdę. Można, ale to nie zmienia rzeczywistości. Nie zmienia prawdy, którą wszyscy znają, tylko nie chcą się z nią zgodzić. Bo musieliby zmienić swoje życie, a tego nie chcą. O takich ludziach jest powiedziane, że mienili się mądrymi, a stali się głupimi. I co ci ludzie zrobili? I to jest ciekawe. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płaz. Jeżeli spojrzymy w historię człowieka, to zobaczymy dziwne zjawisko. Otóż człowiek nie chce wierzyć w Boga, ale bardzo chętnie tworzy religię. Bardzo chętnie tworzy sobie całe szeregi bóstw. One są różnie wyrażane. Czasami przez ludzkie postaci, czasami przez postaci zwierzęce. Czasami są to święte drzewa, czasami święte gaje, święte strumyki, święte źródełka. Nie wiem, co jeszcze może być świętem. Ktoś może uznać, że jego skarpetki są święte i będzie się do nich modlił. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że łatwo jest stworzyć sobie Boga na własny obraz i podobieństwo i manipulować tym Bogiem. Ja ci tutaj miodzik, mleczko i chlebeczek, a ty mi musisz błogosławić. Jest to pewne uproszczenie, zgoda, ale to jest rzeczywistość. Jeżeli byśmy się udali do Indii, które są tak podziwiane przez zachodnich Europejczyków, to oprócz ogromnej biedy, nędzy, zobaczymy niezliczoną ilość bóstw. Niezliczoną. Ja któregoś dnia próbowałem znaleźć informacje, ile ich jest. Są różne dane. Najniższa cyfra, jaka się pojawiła, to było 800 tysięcy. Ale były też dane o tym, że jest ich kilka milionów tych bóstw. Ja nie wiem, jak oni się w tym są w stanie połapać. No nie są w stanie oczywiście, ale jest to dosyć wygodne, ponieważ z takim swoim bóstwem można żyć. Można się z nim zżyć nawet. Wielu ludzi nawet nie wie, że słowo idol, którego używają czasami, także wierzący używają tego określenia, to jest określenie bóstwa, bóstwa inkaskiego. Inkowie, kiedy szli na wojnę, to oprócz tej broni, którą mieli w ręku, w drugim ręku trzymali swojego idola, czyli tego bożka, który miał im błogosławić. Wielu chrześcijan paraduje z reklamówkami, z ciuchami, na których jest znaczek znanej firmy Nike, czyli Nike, bogini zwycięstwa. Nie chcę przez to powiedzieć, że są opętani, żeby nikomu do głowy nie przyszło, ale to tak głęboko przeniknęło do życia ludzi, że ludzie pewne rzeczy uznali za normalne, za swoje, nie doszukując się w tym żadnych głębszych treści. Co ciekawe, ci sami ludzie często nie są w stanie i nie są gotowi i nie są chętni nawet porozmawiać o tym, czy aby nie mylą się, że przecież Bóg istnieje. 24 werset mówi, że dlatego, czyli z tych wszystkich powodów, które bardzo krótko żeśmy tutaj opisali, wydał ich Bóg na łup pożądliwości, pożądliwości ich serc, ku nieczystości, aby bezczyścili ciała swoje między sobą. Troszeczkę wybiegnę do przodu, ale w tym krótkim fragmencie Bożego Słowa trzy razy Paweł mówi, że Bóg wydał ludzi na łup. I popatrzcie, jak się to rozwija. Po pierwsze, 24 werset. Bóg wydał ich na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości. 26 werset. Bóg wydał ich na łup sromotnych namiętności. I 28 werset. Bóg wydał ich na pastwę niecnych zmysłów. Co się rzuca w oczy w pierwszym momencie?
Nie wiem, jak wy, jak obserwujecie te fragmenty, ale widać, że ciężar gatunkowy tego wydawania na łup jest coraz cięższy. Tak jakby Bóg, okazując miłosierdzie, przemawiał do ludzi, dopuszczając tylko na początek do pewnej sfery upadku, ale nie pozwalając na to, żeby człowiek posunął się dalej. I kiedy to nie pomaga, ta granica jest przesunięta dalej. Dobrze, nie chcecie ostrzeżenia posłuchać? To zobaczcie, co się dzieje dalej. Nie chcecie ostrzeżenia posłuchać? Zobaczcie, co się dzieje jeszcze dalej. Aż do kompletnego upadku. Jeśli byśmy, jeszcze raz przeczytajmy ten 24 werset, dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, uczy nas pewnej bardzo ważnej rzeczy. Rozdział 3, wersety 16 do 20. Co tu jest napisane? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynią Bożą, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. Bóg, widząc upadek człowieka, jego determinację, aby buntować się przeciwko Bogu, co skutkowało pogrążenie się w ciemności, wydał tych ludzi na łup. Wydał ludzi na łup. Wiecie, co znaczy wydać na łup? Pozwolić, żeby zostali obrabowani z pewnych rzeczy. Jaka to jest? Jaki to był rabunek? Otóż Bóg wydał tych ludzi, aby pożądliwość ich obrabowała. Pierwsza rzecz, która się dzieje wtedy, kiedy człowiek się oddziela od Boga, pojawia się pożądliwość. I tu wróćmy na chwilę do Adama i Ewy. Otóż kiedy czytamy tę pierwszą księgę, ja nie będę tego czytał, bo podejrzewam, że wszyscy znamy ten fragment, a jeśli nie, to możemy sobie spojrzeć do pierwszej Mojżeszowej i wszystko to znaleźć tam. Otóż kiedy Bóg powołał do życia Adama i Ewę, stworzył ich, dał im swojego ducha, uczynił ich istotami doskonałymi i nieśmiertelnymi, ci ludzie mieli społeczność z Nim. Byli szczęśliwi, bo byli blisko Boga. Przyszedł taki moment, kiedy pojawiła się pokusa. Kiedy przyszedł do nich diabeł pod postacią węża, i powiedział, możecie być jak Bóg. Nie powiedział wam o tym? Możecie być jak Bóg. Możecie wiedzieć, co to jest dobro, co to jest zło. I niestety upadek nastąpił wtedy, nie wtedy, kiedy oni sięgnęli po owoc, ale wtedy, kiedy zaczęli słuchać i uwierzyli. Owoc jest tylko, tak to trzeba nazwać, owocem ich nieposłuszeństwa. To, że go spożyli, to, że go zjedli, to był wynik nieposłuszeństwa. Ale co się stało w tym momencie? Biblia mówi, że oni przez ten cały czas, żyjąc w raju, byli nadzy. I Biblia w ogóle nie wspomina o tym, że to był jakiś nadzwyczajny fakt, na który oni kiedykolwiek zwrócili uwagę. Ale kiedy poznali dobro i zło, wtedy otworzyły się ich oczy i zobaczyli, że są nadzy. Co takiego zobaczył Adam, czego nie widział wcześniej? Wiecie, że mężczyźni są wzrokowcami. No co on zobaczył takiego, czego wcześniej nie widział? Nic nie zobaczył takiego, tylko zobaczył coś, czego wcześniej jako święty człowiek w ogóle nie miał w swoim umyśle. Otóż zaczął pożądać tej kobiety. A dlaczego zaczął jej pożądać? Z jakiego powodu? Co było przyczyną tej pożądliwości? Jasne, że powiemy, że grzech, ale jak to zadziałało? To, co się stało, doprowadziło do pewnej katastrofy w duchu i w umyśle zarówno Adama, jak i Ewy. Otóż, kiedy byli w czystości i świętości z Bogiem, Biblia mówi, że każdy człowiek, który jest blisko Boga, jest szczęśliwy.
byli szczęśliwi. Każdy człowiek pragnie szczęścia. Każdy człowiek pragnie szczęścia. Nie ma ludzi, którzy nie pragną szczęścia. Ludzie różnie opisują szczęście, to prawda. I dla większości ludzi szczęście jest czymś, co jest takim nieosiągalnym celem, takim marzeniem, które nigdy się nie spełnia. Ludziom się wydaje, że kiedy pobierają się, stają przed ołtarzem, będą szczęśliwi. Życie bardzo często weryfikuje takie myślenie. Niektóre kobiety są pewne, że będą szczęśliwe, jak będą miały dziecko. Jedno, drugie, trzecie. Życie weryfikuje to później. Nie chcę przez to powiedzieć, że jedno i drugie jest nieszczęściem. Chcę tylko powiedzieć, że to wszystko jest tak naprawdę trudem, który musimy w życiu ponosić. W wyniku tego, co stało się w ogrodzie Eden. Ale niemniej pozostało to pragnienie być szczęśliwym. Ludzie biorą narkotyki i bardzo wielu z nich mówi, że to są jedyne chwile szczęścia, jakie mają. Po prostu odpływają, są szczęśliwi. To jest oszustwo, bo kiedy przestaje działać chemia, świat staje się jeszcze trudniejszy, jeszcze mniej przyjazny, a życie jeszcze gorsze. Wielu alkoholików twierdzi, że oni zaczęli pić z nieszczęścia, byli nieszczęśliwi, nie umieli sobie poradzić. Ludzie szukają szczęścia. Dla bardzo wielu ludzi właśnie seks jest szczęściem. Są te chwile uniesienia, chwile radości, za które często trzeba strasznie płacić. Ale kto o tym myśli wtedy, kiedy są te chwile szczęścia? Dla wielu młodych ludzi takim idolem jest dawny wokalista Dżemu. Nie pamiętam, jak ma na imię, ale na nazwisko Riddle. Rysiek, no właśnie, Rysiek Riddle. I on napisał, on często pisał bardzo nieszczęśliwe pieśni. W jednej z nich napisał, że w życiu piękne są tylko chwile. Chwile. Kto zna jego życie, wie, że był narkomanem. No można się rozczulać nad tym, można go oskarżać, można usprawiedliwiać. To nie ma znaczenia w tym momencie. On życie pojmował jako chwilę szczęścia. A pozostała część życia, kiedy nie było tego oddechu, czy to w postaci właśnie narkotyków, czy to być może przebywania z rodziną, to było nieszczęście, jedno wielkie nieszczęście. Adam, kiedy zgrzeszył, Ewa, kiedy zgrzeszyła, odczuli natychmiast, że nie są blisko Boga i że jest im źle. Ale czego pragnęli ciągle? Szczęścia. Ciągle pragnęli szczęścia. Ale pragnęli go w sposób, który sami sobie ustalili jako właściwy. Ponieważ człowiek bez Boga jest ślepy, jest głuchy. Żyje w ciemności, nie wie, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. I musi się jakoś poruszać w życiu, jeśli nie chce zwariować, jeśli nie chce oszaleć. I popełnia mnóstwo błędów. Jednym z takich błędów jest przekonanie, że coś, co chcemy zrobić, da nam szczęście. Adam pożądał swojej żony, ale nie pożądał jej w taki sposób, w jaki ewentualnie mógłby to czynić jako człowiek święty. On pożądał żony, żeby zaspokoić poczucie własnego szczęścia. Zapewne i ona w ten sposób myślała. Nie mieli blisko Boga. Nie wiedzieli, jak żyć. Nie wiedzieli, co zrobić. Nie wiedzieli, jak wrócić do tego stanu, który kiedyś przecież był dla nich czymś normalnym. Tęsknili za tym. Wiecie, że po dziś dzień tak jest? Ludzie wykorzystują ludzi, żeby być szczęśliwi. Robią z nich niewolników, robią z nich obiekty, które używają jak rzeczy, żeby tylko być szczęśliwi. A każda kolejna taka sytuacja doprowadza do jeszcze gorszego upadku. Ponieważ to nie jest droga do szczęścia. Bo człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy jest blisko Boga. Nie jest szczęśliwy wtedy, kiedy wykonuje swoją pracę, więcej pracy, jeszcze więcej tej pracy. Nie jest szczęśliwy wtedy, kiedy bierze narkotyki, więcej narkotyków, jeszcze więcej narkotyków. Można mnożyć przykłady, które ludzie uważają za drogę do szczęścia. Pożądanie szczęścia doprowadziło człowieka do kompletnego upadku. Można powiedzieć, że Bóg powiedział w ten sposób: masz szczęście być blisko mnie.
jak nie chcesz być blisko mnie, to ja ci zabiorę to, czego będziesz chciał. I spróbuj osiągnąć to w własnych siłach. Szukaj takiej możliwości. I człowiek nie znalazł tego. Jaki człowiek wyciągnął wniosek? Bo to jest ważne. Jeżeli coś miałem, utraciłem w wyniku niewłaściwego postępowania, to co jest, co się nasuwa jako wniosek? No muszę wrócić do stanu wyjściowego, prawda? Ale co to oznacza? To oznacza, że muszę pogodzić się z Bogiem. Że muszę się przyznać do tego, że popełniłem grzech, przestępstwo, że zrobiłem coś złego. Ale człowiek też zasmakował, wiecie czego? Zasmakował życia bez Boga. Człowiek zasmakował tego, że może robić co chce. A tam Bóg. Jaki Bóg? Adam mógł mówić do Kaina, słuchaj, nie postępuj tak, jak postępujesz, bo Bogu się to nie podoba. A jaki Bóg? Czy ja widziałem jakiegoś Boga? Ale ty wiesz, że ja chodziłem z Bogiem wiele lat. Może chodziłeś, może nie chodziłeś. Kto to sprawdzi? Nie muszę ci wierzyć. To nie znaczy, że Kain nie wiedział, że Adam mówi prawdę. To oznaczało, że Kain zasmakował takiego życia, jakim żył. Jeśli ktoś, nawet jego brat, swoim postępowaniem prowadził go do samooskarżenia, prowadził go do wyrzutów sumienia, to zrobił dokładnie to, co zrobili Żydzi wiele lat później. Zabił swojego brata. Nie chcę tego świętoszka blisko siebie. Nie chcę, żeby ciągle jego życie, jego postawa, jego miłość do Boga mnie oskarżała. Jak go zabiję, będę miał spokój. I wiecie, na ile był na tyle cwany, że kiedy zabił Abla, to kiedy Bóg do niego przemówił, to nie powiedział do Boga, a ty nie istniejesz, co ty do mnie mówisz. Tylko wiedział, kto do niego mówi. I zapewnił sobie bezpieczeństwo. Ludzka natura jest niesamowicie przewrotna. Wiecie, my mamy taką tendencję do tego, żeby humanizować wszystko. A człowiek jest dobry, człowiek jest biedny, człowiek jest zmęczony. No tak, no zabił tego człowieka, no ale już, jak wiecie, nie w tym tygodniu jakiś chory człowiek, bo ja go już nie wiem, jak go mam nazwać, zabił dziewczynkę. No już się podnoszą głosy, że no nie można go tak karać, bo nie wiadomo, o co chodzi, kto to jest, co mu się stało. No pewnie zaraz usłyszymy, że no, miał nieszczęśliwe dzieciństwo i dostawał jajecznicę tylko raz w tygodniu, no i się po prostu zagotowało w nim z tego powodu. Człowiek jest zły. Człowiek jest zły, a w swojej złości upada coraz niżej. Nie ma grzesznika bez Boga, który byłby w stanie wyjść z tego stanu. Nie. Człowiek, który żyje bez Boga, upada coraz niżej i staje się coraz gorszy. I tej zasady nic nie zmieni. Bóg wydał ludzi, aby pożądali tego, co kiedyś dostawali za darmo. Szczęście. I ludzie czynili to między sobą. Zupełnie nie licząc się z opinią, oceną, stanem drugiego człowieka. To nie znaczy, że wszyscy byli tacy sami, bo tak nigdy nie jest. Jednak jest tak, że na świecie żyją ludzie, którzy tak kolokwialnie mogą być określeni jako dobrzy i źli. Nie dobrzy i źli, dlatego że Bóg ich tak nazwał, ale dlatego, że są ludzie, którzy bardziej szukają dobra, a są tacy, którzy bardziej szukają zła. I to jest prawda. Niestety są tacy ludzie, którzy szukają bardziej tego, co złe. Ci ludzie od 25 wersetu zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Kto stał się, tak to nazwijmy, Bogiem świata? Człowiek. Jeżeli ktoś z was interesuje się antykiem, no to zobaczy, że na przykład Grecy gloryfikowali człowieka. Mieli ten swój panteon bóstw, ale gloryfikowali człowieka. Człowiek był istotą, którą podziwiali. To widać w ich sztuce, to widać w ich kulturze. Podobnie zresztą było z Rzymianami, dla których najważniejsza była siła człowieka, potęga człowieka, niezwykłość, umiejętność dążenia do celów. Człowiek, 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 człowiek. Jakie było przywiązanie chociażby Rzymian do ich religii, świadczy fakt, że
gdzieś podbili jakiś naród, to natychmiast te bóstwa włączali do panteonu swoich bóstw. Nie przeszkadzało im, że jeden wierzył w to, drugi w tamto. Co pokazuje, że tak naprawdę centrum ich myślenia było skierowane na człowieka. Oni byli tak naprawdę panami świata. Jeżeli człowiek jest skupiony na sobie i, że tak powiem, szuka możliwości dogodzenia sobie, wywyższenia siebie, zaczyna jego ego się rozrastać. Ja jestem najważniejszy. Moje potrzeby są najważniejsze. Już nie ma Boga, który decyduje o tym, co dobre i złe. Ja decyduję o tym, co dobre i złe. To, co dobre dla mnie, musi być dobre dla innych. No jest pewien problem, że jeżeli 10 ludzi powie to samo, to to oznacza absolutny, totalny konflikt. Ponieważ każdy z nich co innego uważa za właściwe, dobre, istotne dla siebie. Ale hołdowanie sobie samemu, swoim przyjemnościom, władzy, to stało się tak naprawdę celem człowieka. I to doprowadziło do kompletnej deprawacji. I człowiek był coraz bardziej nieszczęśliwy. Coraz dalej od Boga, coraz bardziej nieszczęśliwy. Jeżeli znowu wrócę, ktoś interesuje się antykiem, bardzo często ludzie popełniali tam samobójstwa. I o tych samobójstwach pisze się z pewną gloryfikacją. Były pewne ustalone, utarte sposoby na takie samobójstwo. Na przykład do ciepłej kąpieli ktoś wchodził, podcinał sobie żyły, no i powolutku umierał. W miarę bezbolesny sposób. Bo ludzie nie widzieli sensu swojego życia. Nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Ale ciągle było to pragnienie. Chcę być szczęśliwy. Chcę być szczęśliwy. Chcę być szczęśliwy. I co się stało? Jedyne chwile szczęścia, jakie ludzie potrafili w jakiś sposób sobie zafundować, no to były chwile, kiedy albo wydawali uczty wielkie, kiedy dowoli jedli, pili. No i czemu towarzyszyły bardzo często też rozwiązłość seksualna. Już nie wystarczało, żeby mężczyzna z kobietą używali sobie dowoli, ponieważ to nie dawało satysfakcji. Ciągle brakowało jednak tej kropki nad i. Ciągle nie było tego ostatecznego zaspokojenia. I co się pojawiło? Pojawiło się to, co Biblia mówi. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zaczęli współżyć ze sobą. Poszukując czego? Szczęścia. Szczęścia. Próbując zaspokoić to ogromne pragnienie bycia szczęśliwym. Daleko gdzieś w tle pozostał Bóg i Jego ocena sytuacji. Żeby tak żyć, trzeba absolutnie, ostatecznie pożegnać się z Bogiem. Ponieważ tak głęboki upadek sprawia, że człowiek nie jest w stanie być jednocześnie na takim dnie moralnym i być blisko Boga. Tego się połączyć nie da. Zwróćcie uwagę na Europę Zachodnią dzisiaj. Dlaczego tam tak rozwija się wszelki grzech, wszelka złość, wszelka perwersja? Dlaczego się to za wszelką cenę chce sprzedać na przykład w Polsce? Dlatego, że tam dziesiątki lat temu ludzie odrzucili Boga. Od tego się zaczęło. Bóg został wyrzucony ze szkół, został wyrzucony z przestrzeni publicznej i ludzie nie mieli punktu odniesienia. Każde kolejne pokolenie, które się rodziło i wychowywało, było coraz dalej od Boga, a za to coraz bliżej wszelkiego grzechu, zła i kompletnego upadku. Jak się to kończyło w historii? No, najpotężniejszy kraj świata, żeby tylko o nim powiedzieć. Rzym upadł właśnie dlatego, że wtedy, kiedy jego granice się paliły, to oni ucztowali, to oni cudzołożyli i tylko to ich interesowało. I nawet się nie zorientowali, kiedy utracili potężny kraj. Jeżeli chcemy, aby nasze życie miało jakiś sens i biegło ku jakiemuś sensownemu celowi, to życie musi być życiem blisko Boga. Słowo musi nie wynika z tego, że ktoś komuś nakazuje tak żyć. Słowo musi oznacza, że tak naprawdę nie ma innej drogi. Jeżeli ja wyjeżdżam na drogę, to muszę w naszym kraju trzymać się zasad ruchu prawostronnego.
bo inaczej zginę i pozabijam innych. Robię to nie dlatego, że mnie zmuszono, ale dlatego, że mój rozum mi podpowiada, że to jest najlepsza opcja wtedy, kiedy jestem na drodze. Kiedy jestem na drodze życia, to muszę żyć z Bogiem, nie dlatego, że ktoś mi każe, że ktoś mnie zmusi, tylko dlatego, że mój rozum mi podpowiada, że jedynie w Bogu znajduję prawdziwe szczęście, ukojenie, nadzieję, jedynie w Bogu znajduję odpowiedzi na wszystkie pytania, jedynie w Bogu znajduję pokój, bezpieczeństwo. Jeśli jestem wierzącym człowiekiem, a upadłem, to muszę wrócić do Boga, nie dlatego, że mi pastor kazał, ale dlatego, że mój rozum mi mówi, że nie ma innego powrotu do społeczności z Bogiem. Jeżeli jestem niewierzącym człowiekiem, to mój rozum mi mówi, że ten, który wszystko stworzył, wie też, jakie są moje potrzeby i wie też, jak rozwiązać moje problemy, bo nikt inny ich nie rozwiąże i nikt inny nie da mi odpowiedzi, a szczególnie nie dadzą mi odpowiedzi ci, którzy sami głęboko żyją w upadku. Jeżeli ślepy kulawego prowadzi, jak mówi Słowo Boże, to obaj wpadną do dołu. Obaj mogą mieć naprawdę znakomite chęci. Mogą mieć ogromną miłość, mogą troszczyć się o siebie, a i tak wpadną do dołu. Bo nie są w stanie sami nigdzie we właściwy sposób dojść. Cała ta historia, którą czytaliśmy dzisiaj, czytamy ciągle jeszcze, kończy się tym, że Bóg powiada, że tacy ludzie są pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Jak czytaliśmy te przymioty charakteryzujące społeczeństwo, czy naprawdę nasze społeczeństwo, społeczeństwo XXI wieku, nie jest podobne do tego opisu? Ktoś może powiedzieć, że społeczeństwa innego wieku też były takie. Nie do końca tak jest. Były takie wieki, kiedy naprawdę ludzie całymi ogromnymi masami przychodzili przed Boże oblicze. I to jest prawda. Ale dzisiaj nikt nie chce już słuchać Boga. Jaki będzie koniec? Nie trudno się domyślić. Pamiętajmy o pewnej zasadzie. Po pierwsze, Bóg jest Bogiem bardzo, bardzo miłującym człowieka. I jeżeli godzi się na to, żeby człowiek w wyniku buntu czynił zło, to zawsze stawia pewne granice i mówi tylko do tego miejsca. Jeśli nie pomaga, jeśli człowiek jest w kompletnym buncie, Bóg przesuwa tę granicę i mówi: dobrze, zakosztuj jeszcze bardziej tego zła. Zobacz, jak to jest upaść jeszcze niżej. Jeśli nadal nic nie pomaga, to Bóg powiada: dobrze, to się wykąp w tym, co uważasz za właściwe. I zorientujesz się któregoś dnia, jak jesteś człowiekiem nędznym, podłym i nieszczęśliwym. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję być przy umierających narkomanach, alkoholikach, może homoseksualistach. Ci ludzie są nieszczęśliwi, kiedy odchodzą z tego świata. I są przerażeni, bo wiedzą, że ich życie zostało zmarnowane. Bo wiedzą, że nigdy nie wyrwali się z tego, w co sami weszli. Ja też chcę ostrzec ludzi, którzy uważają siebie za wierzących, ponieważ list do Hebrajczyków ostrzega także ludzi wierzących. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. To, że Bóg mnie zbawił, jeśli do tego doszło,
To nie jest furtka do tego, żeby żyć byle jak i robić, co się komu podoba. To, że Bóg mnie zbawił, jest aktem łaski. A jeśli okazano mi łaskę, to jestem na kolanach przed tym, który mi łaskę okazał i mówię, wybacz i pomóż mi żyć tak, żebym nie zmarnował tego, co dla mnie uczyniłeś. Pamiętajmy o tym, że grzech ma pewną właściwość. Mianowicie, jeśli go wpuścisz do domu przez szparę do drzwi, to wyleje się z twojego domu szeroką rzeką. Nie da się panować nad grzechem. Nie da się dozować grzechu. Nie da się układać z grzechem. Nie można grzechowi powiedzieć dzisiaj nie, a jutro sobie poszalej. Jeżeli raz otworzyliśmy się na grzech, to musimy pamiętać, że żeby się z niego wyrwać, to trzeba się go wyrzec. Trzeba go wyrzucić. I Bóg daje do tego siłę i daje do tego sposobność, aby to czynić, bo jest Bogiem miłosiernym. On nie czyha na nasze upadki. On czeka, jakby nam pomóc. Ale pamiętajmy, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny. Odpowiedzialni za to, co mówimy, co robimy, o czym myślimy, jak się zachowujemy. Czasami Bóg potrafi zadziałać w sposób nadzwyczajny, jak przynajmniej przy okazji apostoła Pawła, kiedy tego człowieka dotknął i oślepił, zmuszając go niejako do przemyśleń w swoim życiu. Ale jeśli ktoś liczy na to, że Bóg także i w jego przypadku to samo zrobi, to może przeliczyć się. Nie marnuj swojego życia. Nie marnuj tego, co Bóg zrobił dla ciebie. I pamiętaj o tym, że jeśli pójdziesz drogą zła, to na tej drodze będzie tylko coraz gorzej i będziesz coraz niżej i coraz bardziej uwikłany w grzech, w grzechy, w upadek i nie będzie żadnych granic. Ale kiedy spojrzymy sobie głęboko w serce, a przynajmniej kiedy się rozmawia z takimi ludźmi, to ci ludzie mówią prawdę. My szukamy szczęścia. Oni mówią prawdę. My szukamy szczęścia. My chcemy być szczęśliwi. Dlaczego nie możemy być szczęśliwi? Dlatego, że łamią zasady, które Bóg ustanowił. Człowiek sam z siebie nie może być dobry. Sam z siebie nie może tworzyć dobra. Dlatego, że upadliśmy w grzech. Kiedy rodzimy się jako małe dzieci, to każdy człowiek, który ma troszeczkę rozumu w głowie, bardzo szybko się orientuje, że to małe dziecko, że tego małego dziecka nie trzeba uczyć złych rzeczy, że ono jakoś dziwnie wie, co jest złe i bezwzględnie to wykorzystuje. Ale dziecka się uczy dobrych rzeczy, a nie złych. Dziecko umie rozbić szybę, umie wylać zupkę, umie nasikać tam, gdzie nie powinno nasikać, umie krzyczeć wtedy, kiedy wie, że to nie podoba się rodzicom. Jak to jest możliwe? Dobry człowiek? Nie, człowiek nie jest dobry. Człowiek jest zły. Rodzi się i rozwija się w nim zła natura i objawia się natychmiast, kiedy tylko człowiek, taki mały człowiek, może podejmować jakiekolwiek decyzje. Uczymy się dobrych rzeczy, a nauka zawsze kosztuje. Kosztuje zawarcie się siebie, wyrzeczenie się siebie, zerwanie pewnych kontaktów, czy to z ludźmi, czy to z jakimiś społecznościami, czy to z jakimiś ulubionymi zajęciami, które mamy. Właśnie po to, żeby wrócić na tę właściwą drogę. Drogę, która prowadzi ku Bogu. A właściwie drogę, którą jest sam Bóg. Bo wtedy jestem szczęśliwy. Ale jest bardzo wielu ludzi, którzy nie chcą do tego przyjść, ponieważ zakosztowali życia wedle własnych zasad. Smakuje im to. Mogą sami ustanawiać swoje własne zasady. Mogą sami je łamać. Mogą robić, co chcą. Tak myślą. Ale wiecie co, życie biegnie bardzo szybko. Bardzo szybko. I człowiek ani się obejrzy, kiedy miał dyplom maturalny w ręku, a już szykuje się do własnego pogrzebu. To trwa bardzo krótko. I jeżeli nie potrafimy wykazać się elementarną logiką w życiu, to zmarnujemy swoje życie. Naprawdę wystarczy się rozejrzeć wokół. Wiecie, czasami sobie siedzę na ogrodzie i przyglądam się ptakom. Nawet nie wiedziałem, że tyle ptaków jest na świecie. I każdy z nich zachowuje się inaczej. Właściwie chodzi o to samo, żeby się najeść. Ale stosują bardzo różne techniki. I czasami są te techniki, wiecie, tak wysublimowane, że należałoby sądzić, że któryś z tych ptaków siadł któregoś dnia i zaczął kombinować.
Jak się dobrać do tego, co tam jest pod tą ziemią? Jak to wykopać? Może coś policzył? Może kalkulator szybko, żeby mu wyszło to, co trzeba? Dziwne, nie? Dlaczego sobie tyle trudności zadaje, skoro coś leży na zewnątrz? Czy Bóg do nas nie mówi w ten sposób? Czy nie zadziwia nas? A to jest prosta rzecz, która jest pierwsza pod ręką. Wiecie, gdyby ten pierwszy przodek tego ptaka zaczął liczyć, to by zdechł z głodu. Następnego by już nie było. Wszystko wokół nas mówi nam o Bogu. To objawienie naturalne, to w jaki sposób Bóg do nas mówi w naturalny sposób, jest zadziwiające, zdumiewające. I zawsze musimy dojść do wniosku, że to samo z siebie nie powstało. Ale wtedy się pojawia pytanie, a co On chce ode mnie? I co On myśli o moim życiu? A lepiej się nie tym nie zastanawiać, żyć sobie po swojemu i udawać, że nie było kwestii. Ale tak się nie da. Tak można żyć oczywiście, ale człowiek się stacza i niestety żyje nieszczęśliwy do końca swoich dni. Nawet nie wiem, czy na to amen powiedzieć, bo właściwie na co. Niech to pozostanie jako ostrzeżenie, a zachęcam wszystkich, żeby do tego rozdziału sobie zajrzeć, żeby go sobie przeczytać, Marcelku, od początku do końca, zobaczyć, w którym miejscu jestem, gdzie zachowuję się niewłaściwie i z jakiego powodu, aby się nie okazało, że pomimo młodego wieku już rośnie we mnie taki egoista, który owszem, chce być szczęśliwy, ale nie tak, jak Bóg tego oczekuje. I wykorzystuje wszystko wokół siebie, aby być szczęśliwy, nie liczyć się z nikim i z niczym. Ale tak się nie da żyć, moi drodzy. Tak się nie da żyć, bo człowiek jest istotą odpowiedzialną. Nawet jak nie ma rodziny, to za siebie. Trzeba się umyć. Mycie skraca życie, niektórzy mówią. Trzeba zadbać o siebie. Chociażby po to, żeby w kontakcie z innym człowiekiem nie doprowadzać do tego, żeby był dyskomfort, ponieważ czuć takie perfumy, że ciężko się z nimi pogodzić. A co dopiero, jak się ma rodzinę, jak się ma żonę, dzieci, to trzeba zadbać o całą tą ekipę, która może mieć jedno dziecko, dwoje dzieci, pięcioro dzieci, no różne są ekipy. Wtedy nie ma czasu i nie ma żadnego powodu, żeby żyć egoistycznie, tylko jak to żyć? Jak tak żyć? Nie da się żyć bez Boga, żeby mieć normalną rodzinę. Ludzie uciekają od odpowiedzialności. Stąd tyle rozwodów, stąd tyle zniszczonych małżeństw, tyle rozbitych rodzin, stąd tyle zamordowanych dzieci nienarodzonych, bo to kłopot. To lepiej zabić i nie ma kłopotu. Ludzie zawsze myśleli tak samo. Lepiej zabić tego Jezusa i nie będzie kłopotu. Lepiej zabić tego Abla i nie będzie kłopotu. Lepiej zabić to dziecko, które ma się urodzić, nie będzie kłopotu. To nie jest rozwiązanie. Owszem, ludzie tak robią, żeby było jasne. A skąd wzięła się dzisiaj popularność eutanazji? No dokładnie z tego samego powodu. Lepiej zabić tego dziadka, niż się nim opiekować. Teraz na przykład w Holandii bardzo wiele ludzi, którzy żyją w głębokim stresie, jest poddawanych eutanazji. Z drugiej strony, wiecie co, jak już tak chcą, to niech się wszyscy wyeutanazują, to my to zajmiemy całą tą Europę Zachodnią i będzie wreszcie Polska od morza do morza. Jak już tak chcą, proszę bardzo. Ale to nie jest rozwiązanie. To jest ucieczka od odpowiedzialności. Zapamiętajmy sobie, albo żyjemy z Bogiem i wtedy jesteśmy w stanie przezwyciężyć z Bogiem wszelką trudność i wszelką chorobę. Albo kiedy żyjemy bez Boga, nie damy sobie rady w żadnej sytuacji. I nie dajmy sobie wmówić, że można życie układać sobie bez Boga. Owszem, można, jest taka możliwość, mamy taką wolność, ale poniesiemy tego konsekwencje. I obyśmy nigdy tego nie doświadczyli. Oby nigdy nikt z nas nie doświadczył konsekwencji odrzucenia przeze mnie, przez nas Boga. Bo to będą straszne konsekwencje. I nie chodzi o to, co będzie po śmierci, ale chodzi o to, jak będziemy żyli. I to by było na tyle.